wprost z Zobrzycka, witamy Was w najnowszym odcinku Kuriera Akademickiego i na początek takie pytanie, Monia, specjalnie dla Ciebie. Słucham. Czym dla Ciebie jest szczęście? Szczęście... zdecydowanie dobrą furą. A może czasami byś zamieniła cztery kółka na ekonomiczne dwie nogi? Zobaczcie więcej w materiale Agnieszki. Fura szczęścia znacznie przyspiesza tempo. Ponad 300 uczestników zmierzyło się z nocną trasą biegu świetlików w parku Cytadela. Do pokonania było 5 km. Bieg York Fura Świetlików to jest taka nasza mała perła w koronie Fury Szczęścia. Jest to największe wydarzenie, w pewien sposób też najważniejsze. Fura Szczęścia po raz piąty pokazuje, jak na studiach łączyć teorię z praktyką. Aby otrzymać zaliczenie ćwiczeń, studenci czwartego roku zarządzania musieli zorganizować kilkuetapową akcję charytatywną. Jest grupa studentów, którzy są odpowiedzialni za strategię, są studenci odpowiedzialni za grafikę, mamy dział eventowy, mamy również dział związany ze sponsoringiem czy też PR-em, a nad wszystkim czuwa lider. Organizatorzy Fury Szczęścia w ciągu roku akademickiego pomagają wybranej instytucji. Tym razem cały dochód zostanie przeznaczony na świetlicę Kolorowy Przystanek. Chcemy zapewnić dzieciom takie miejsce, żeby przychodziły do tego do własnego domu. A żeby było jak w domu, potrzeba mieć zapewnione jakieś takie podstawowe warunki bycia w takim miejscu. Z roku na rok studencka akcja charytatywna zyskuje coraz większą popularność. Oby te kilkanaście tysięcy złotych pomogło stworzyć dzieciom ze świetlicy przyjazne miejsce do zabawy i dalszego rozwoju. Mnie nikt nie wyswatał w przeciwieństwie do... W przeciwieństwie do bohatera spektaklu pod tytułem Kandydatki na żonę. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Z kobietą źle, ale bez niej jeszcze gorzej. A co jeżeli w grę wchodzą aż cztery? Wesoło jest bardziej na planie. Bezwstydna Barbara, haftująca Celina, doświadczona życiowo Zyta oraz pianistka Anna. Każda posiada w sobie coś wyjątkowego, a jednak to inna kobieta spędza sens powiek głównego bohatera. W mojej roli to był taki człowiek, typowy 25-latek, któremu wmusza się żonę, a on jest zakochany w pewnej kobiecie. Spektakl Kandydatki na żonę, tworzony przez studenckie koło literacko-teatralne Dygresja, cieszył się nie lada zainteresowaniem. A jak podobał się widzom? Bo wszystkie role były idealne, po prostu zagrane perfekto, jakbym to powiedziała, i no, oby więcej tak nie. Bardzo mi się podobało. Jako, tak jak mówiłem, były członek, bardzo mi się podoba to, że coraz więcej przyciąga osób. Bardzo fajnie, że jest takie fajne wsparcie ze strony kulminacji w ogóle. O takim debiucie marzy nie jeden reżyser. Pełna sala, burza oklasków i pochlebne opinie. Te sceny, co prawda, jeszcze nie miały miejsca w Teatrze Wielkim, a w auli Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Przygotowanie tego wszystkiego, całej scenografii, ale też aktorów, to jest bardzo długi proces, a my tak naprawdę nie mieliśmy za wiele czasu, około 2 miesięcy na przygotowanie całego spektaklu. Oklaski rozbrzmiewały jeszcze długo, podkreślając zadowolenie widowni. Młodym pasjonatom życzymy zawsze tak ciepło przyjętych spektakli. Noc, ciemno, zimno, generalnie niekorzystnie, ale to nie przeszkodziło studentom WNPiD w organizacji drugiej nocy filmowej na patio. Sprawdźcie materiał Moniki. O proszę, widzę, że masz czas na oglądanie Kuriera. Brawo ty. A kiedy ostatni raz byłeś w kinie? W kinie ostatnio byłam z miesiąc temu. Tak dawno? Ja już nie pamiętam. Niestety nie pamiętam. Mój chłopak ostatnio zaniedbał tą sprawę. Tak też myślałam, ale wiesz, że nie musisz wcale wychodzić z domu, żeby obejrzeć film na dużym ekranie? Niemożliwe, a jednak. Druga edycja Nocy Filmowej na Patio, organizowanej przez Koło Naukowe Zawodów Telewizyjnych i Filmowych, już za nami. Główną atrakcją wydarzenia były oczywiście filmy. Czyli zaczynamy filmem Marzyciel z kategorii Magia Chwili. Następny film to Król Lew, który należy do kategorii Pierwsza Miłość. I ostatnia kategoria to W imię idei i będzie to film Wszystko za życie. Pokarm dla duszy w postaci filmów to nie jedyna rzecz przewidziana na tę magiczną noc. Oprócz filmów będzie mnóstwo jedzenia, będzie zawsze herbatka i kawa, żeby się ogrzać. Nieprzespane nocki zazwyczaj kojarzą się studentom z sesją lub poimprezowym zmęczeniem. W przypadku Nocy Filmowej na Patio warto było nie zmrużyć oka aż do późna. Tak.
Tak właśnie do sesji przygotowują się studenci. A jak to robią wykładowcy? Jakie słowo napawa studentów największym strachem? Oczywiście sesja. A co w tym czasie robią wykładowcy? Myślę, że wykładowca już rozmyśla o tym, co będzie robił podczas wakacji. Sprawdzają egzaminy. Później pozostaje tylko załamywać ręce nad różnymi odpowiedziami mniej lub bardziej trafnymi naszych studentów. Idąc korytarzem, widzimy coraz więcej uczących się studentów. Poszukajmy tych, którzy jeszcze niedawno drżeli na dźwięk tego słowa, ale dzisiaj stoją już po tej drugiej stronie. Paradoksalnie to jest taki czas, kiedy możemy trochę odpocząć. Używamy tego czasu, żeby siedzieć spokojnie, czekając na studentów, pisząc nasze publikacje. Przed sesją staram się zawsze ustalić jakieś dodatkowe terminy dyżurów. Oni także mają trudne zadanie. Czytają nasze wypociny i słuchają rozpaczliwego błagania: daj pan 3. A jakie z naszych wypowiedzi przeszły do historii? Studentka przyszła zdawać określony przedmiot, ja ją zacząłem pytać. Ona tak trochę dziwnie na mnie patrzyła, starała się opowiadać. Była to osoba dobra, którą kojarzyłem i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że ja zadaję pytania z przedmiotu jednego, natomiast ona przyszła zdawać przedmiot zupełnie inny. Tuż przed samą sesją nasza redakcja życzy pomyślnego zdania wszystkich egzaminów i upragnionych wakacji. Dla Kuriera Akademickiego Daria Zadrożniak. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza przy współpracy z Politechniką Poznańską realizują projekt Kultura Przedsiębiorczości dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Celem wydarzenia jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. 28 maja odbyła się konferencja pod tytułem Innowacje w onkologii. Mimo że wydarzenie odbywało się w Warszawie, studenci z Poznania mieli okazję zapoznać się z przebiegiem konferencji za pomocą streamingu, który odbył się na Uniwersytecie Medycznym. Yes. Szachmat! Serw? No raczej podanie. Studenci gier miejskich poradzili sobie z tym lepiej. Tykająca bomba w samym sercu Poznania? Tak, to możliwe. Na szczęście tylko w ramach zabawy. Rozwiązanie atomowej zagadki było zadaniem grupy 70 śmiałków, biorących udział w grze miejskiej UAM. W tym wypadku jest to organizacja, która nie chciała dopuścić do powstania uniwersytetu na ziemiach Wielkopolski. I z tą organizacją zmagamy się podczas gry miejskiej. Przekrój wiekowy uczestników był duży, od 5-latków aż po osoby dorosłe. Zdecydowaną większość stanowili jednak studenci, którzy coraz częściej angażują się w tego typu aktywności. Poza grami terenowymi, dużą popularnością w akademickim Poznaniu cieszą się escape roomy. Zdecydowanie największa grupa klientów właśnie, myślę, że przynajmniej część z osób odwiedzających escape room w takiej grupie to są osoby studiujące. Czy w wypadku nieznalezienia klucza zostaje się w takim pokoju na zawsze? Nie brakuje osób, które tak właśnie myślą, choć nie ma to nic wspólnego z prawdą. Co o takiej rozrywce sądzą nasi rówieśnicy? Każda forma właśnie spędzania czasu wolnego w ten sposób jest moim zdaniem bardzo fajna. Nie no, super sprawa, żeby rozruszać umysły przed sesją. Uważam, że jest to o wiele lepsza forma aktywności spędzania czasu niż bezsensowne siedzenie w domu przed komputerem. Sesja to nie jedyna aktywność umysłowa akademickiego środowiska, a stereotyp studenta imprezowicza powoli odchodzi do lamusa. Może zamiast kolejnego grilla nad wartą, warto spróbować ze znajomymi czegoś nowego. Ponieważ jesteśmy w Obrzysku, zorganizowaliśmy sobie własne integralia. A wy zobaczcie, jak studenci Uniwersytetu Ekonomicznego i AWF-u świętowali na swojej imprezie. Integralia. Miesiące przygotowań, ogrom pracy, kreatywność i przede wszystkim współpraca. Studenci Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego połączyli siły i razem zorganizowali niezapomnianą imprezę. Chcieliśmy stworzyć coś nowego, chcieliśmy udowodnić, że nie rywalizujemy między uczelniami, a tak naprawdę możemy połączyć siły i zrobić coś naprawdę fajnego. Studenci oczekują wrażeń, dlatego na eventach plenerowych niezbędna jest pierwszorzędna rozrywka. Najlepszym pomysłem są koncerty i zabawy integracyjne.
uśmiechnięte twarze, ochrypnięte, ale zadowolone głosy widzów to znak, że impreza się udała. Fanów Zeusa i Soboty zapraszamy po więcej na nasz kanał YouTube, gdzie pojawią się wywiady. Oglądajcie Kuriera Akademickiego! Nasz czas dobiega już końca i niestety musimy się z wami pożegnać. Żegnamy także Obrzycko. Ale nie martwcie się, widzimy się już za 2 tygodnie. Cześć!